body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym strumyczku z Eurotrack Simulatora 2. Dzisiaj trasa, która najprawdopodobniej pozwoli mi na zakup ciężarówki. Zobaczymy, czy się wyrobię z kredytami. A tymczasem, Bogom Lasem, chcę Wam tylko puścić moją nową wiadomość na Donolity, bo mam taką fajną zapowiedź. Na live coś nie zadziałało, oczywiście OBS mnie nienawidzi. Tip and Donation też, więc przywrócę Wam poprzednią wiadomość. Zobaczcie, jak to ładnie brzmi. Gram jedną artylerią, bo ją lubię. Tą artylerią jeszcze lubię grać. Bardzo dziękuję za wsparcie, Artur Rokocuro. Połowę z kwoty 25 zł przekażę na cele charytatywne. Twoja wiadomość to na telefon dla Ranki. Chyba wszyscy musicie przyznać, że taka czołowa wiadomość na donaty jest czymś, co po prostu powoduje, że granie w ETS-a, w ogóle granie w gry i dawanie donatów ma cel i jest dobre i pełne miłości i najlepsze po prostu. To jest właśnie to, czego mój kanał potrzebował. Zapowiedź taka Kuby o tym, że uwielbia grać artylerią i że lubi i że ma taką jedną i nie tylko jedną. To jest coś, czego potrzebowaliśmy, żeby móc spokojnie żyć. I teraz, jak już słyszeliśmy wszystko, to nic już nie trzeba robić po prostu. Teraz już jest spełnione każde wasze i nasze marzenie. Prześpię się i dziabniemy sobie tą traskę. Jak nie nałapię dużo mandatów, to będziemy w stanie po prostu kupić sobie ostatnią ciężarówkę. Ostatnią do garażu, który mamy drugi, czy ostatnią z trzech w sumie, więc też nie do końca ostatnią. Ale już taką, która nam pozwoli zamknąć garaż i to też nam zakończy jakiś etap. Skręć w lewo. Będziemy musieli znowu oczywiście kasę oszczędzić na naprawę ciężarówki. Ale myślę, że warto, bo już tak 8 ciężarówek to już jest naprawdę spoko opcja. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej. A jednak kolejna ciężarówka bez kredytu to jest dużo. I też myślę, dzięki temu dojdzie nam perk dodatkowy. To też jest plus. No. Pół godziny, 40 minut będziemy jechali. Takie są niestety albo stety realia. Oby tylko się bardzo nie uszkodził. Też fajne jest to, że już mam tylu pracowników. Oni zarabiają około 15 tysięcy. Więc tak naprawdę kredyt już mnie nie boli, bo mniej więcej wychodzę na zero. Gorzej z silnikiem, ale nie chcę go teraz naprawiać. Musicie mi wybaczyć. Nie chcę go naprawiać, bo chciałbym zarobić i kupić ciężaróweczkę. Tam potrzeba 90 kilka tysięcy, więc ja to spokojnie zrobię nawet online. Tylko żebym dojechał, tylko żebym nie dostał z 20 koła mandatów, nie? I będzie gites majonez. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale mam taki plan. Zobaczymy, czy go się uda zrealizować, bo jednak doba się wydłużać nie chce.
A może zrobię tak, że postaram się i we wtorek, bo mam wolny dzień, troszkę ponagrywać na zapas. A mianowicie chciałbym codziennie Wam znowu o 15 odcinek jakiś rzucać, bo było to w sumie fajne. Ale byśmy dali dwie gry, byśmy dawali ETS-a na singielku, a drugą grą byłby Mount and Blade Bannerlord. Zacząłem grać w tą grę i mi się gra super. Do Trzymaj się lewej tego strony, stopnia super, że aby zajrzeć znowu w prawo. grałem bez nagrywania 3 godziny i mam już 3 zamki i w ogóle jestem kozak. Aczkolwiek nagramy też na najłatwiejszym poziomie, więc to nie jest tak do końca proste, jak być powinno, ale no będę chciał jakby iść w tą stronę i nagrywać. Być może po prostu sobie poziom trudności podniosę, bo w tej chwili to tak naprawdę, no jeszcze nie jest to wygrana mapa, ale mamy dwie wojny i jedną Imperium pokonaliśmy, Batańczyków też tam ciśniemy, no i mam trzy zamki, to o czymś świadczy, tak? Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. I jeszcze mam niski poziom klanu, Jedź ale prosto. idzie bardzo, bardzo dobrze. Mam trzy armie bodajże pod sobą i będę chciał dociągnąć. Natomiast no, gra jest na tyle fajna, tutaj tyle możliwości, że nie tylko będziemy musieli wziąć jakąś sobie żonę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To będzie taka odmiana, że kupię sobie, słuchajcie, że kupię sobie ciężarówkę, słuchajcie, za gotówkę, a nie za kredyt. To się często nie zdarza, słuchajcie, jak wiecie u mnie. Zawsze jakieś udogodnienia. Jedziemy dalej. Jedź prosto. Tylko oczywiście przyspieszymy. Dobrze, rozpędzimy się, żeby te klimatki, wiecie, troszkę lepiej mijały. Szczególnie, żebym miał co chwilę awarię silnika. To niestety jest kłopot, jak wiecie, bo będę zwalniał. Teraz chyba na Słowacji jesteśmy, czy w Niemczech. Jedziemy do Warszawy. Znaczy ja się cieszę, bo mam w Warszawie garaż i tam sobie będę mógł stankować paliwko i generalnie będzie super. Ale problem jest inny. Problem jest taki, że w Polsce się kiepsko jeździ, bo są autostrady płatne. I te bramki są co chwilę, jak wiecie. No ale chociaż kilometry szybko mijają, póki co, więc trzeba korzystać. Wiecie, jak to Jedź będzie, jak prosto. wjedziemy do Polski. Paliwka nie trzeba jeszcze, ale nie dojedziemy do Warszawy na tym baku, więc trzeba będzie gdzieś sobie stanąć i troszkę tego paliwa zabrać. Nie cały bak, bo to też bez sensu, ale sporo trzeba będzie na jakieś 200 kilometrów. Śmignąć. Jedź prosto. Jakby nam się udało taką prędkość podtrzymać i jej używać i ją stosować, to byśmy dojechali za jakieś 20 minut.
Ale póki co jedziemy, jest ok, zobaczcie. Nie są nam straszne fotoradary. Bo tu ich nie ma, gorzej w Polsce. O kurde. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Nikt nie widział, nie? Boże kochany. Kto mi dał prawo jazdy? Jedź prosto. Po prostu ratowałem mój drogocenny ładunek azotu, no. Trzymaj się lepiej. To był altruizm z mojej strony. Zjedź w lewo. Po co komu przepisy ruchu drogowego? Tylko marnowanie czasu. No ludzie, ja nie dojadę. Z tej Warszawy nie dojadę. No nie ma szans, żebym dojechał. Jak to moje spanie? Oś 9 godzin, a trasa? No, już przegoniłem spanie, chociaż to taki pozytyw. Wiecie, muszę za szybko jechać, bo mi się śpieszy z tym azotem po prostu. To było wyliczone. To była pełna profeska. Po prostu ja pomagam tej grze szybciej chodzić. Policja? W Czechach? No nie róbcie mi tego, że to będzie mi teraz policja jechała. To psuje cały mój plan. Na szybkie dojechanie. A plan jest taki szczwany właśnie.
No, może ta policja pojedzie prosto, na to bym liczył. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jest pozytyw, policja pojechała chyba. No musimy teraz tylko jakąś stację benzynową złapać. O, jeszcze 4000, Iwon. Ale ty mnie zaimponowałaś w tej chwili, panienko. Szesnaście minut. Najmniej jeszcze tak naprawdę to z 20 podejrzewam będziemy jechali, nie? Bo tak to wygląda czasowo, że 400 km. Jeszcze mam autostradę, ale w Polsce to wiecie co będzie się działo zaraz, nie? Benjamin dwa koła, tylko no dawaj, Iwon dała 4, a te dwa człowieniu. O, stacja benzynowa, dobrze. Spłynę sobie oczywiście odpuścimy, ale stację trzeba zahaczyć. Musimy chyba do końca. Tysiąc euro powinno starczyć. Nawet mniej, tyle. Wiecie, niedużo, ale w Warszawie to paliwo będzie tańsze. Tam mam większy garaż, na którym jest własna stacja benzynowa. Trzeba korzystać. W końcu po coś ten garaż rozwijałem, nie? Pracownicy, słuchajcie, oni teraz jadą, nie jadą, jak to wygląda? Amy jedzie, Halina, Katerina jedzie. To tak naprawdę jeszcze jakieś 5 tysięcy może wskoczyć, czyli jakieś 90 tysięcy mam. To nawet może mi starczyć, żeby naprawić ciężarówkę. To by było coś. Jutro, słuchajcie, przedostatni dzień szkolny, czy ba, wy zobaczycie ten odcinek 1 września, czyli, moi drodzy uczniowie, jest godzina 15:20. Mam nadzieję, że wasz pierwszy dzień w szkole się udał. Mam nadzieję, że byliście szczęśliwi, że
stęskniliście się za swoimi kolegami i koleżankami i za wychowawcami i wreszcie możecie się uczyć. Oby wam te szkoły zamknęli. Tego wam bardzo, bardzo życzę, bo z tego co pamiętam, a było to dawno, to jednak te lata szkolne to są chyba najlepsze lata życia, słuchajcie. Człowiek był bez troski. Znaczy, kurde, zależy po takim, oczywiście z jakiej strony i pod takim aspektem, ale generalnie to było coś fajnego. Miło wspominam. Jedź prosto. Moja córeczka też przecież poszła do drugiej klasy teraz. Ale te klimatki lecą. Bardzo dobrze zresztą. Niech lecą. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze może uda mi się nagrać odcinek z Wolnego Lądu na środę. Byłoby super. Polska. Jesteśmy w Polsce, słuchajcie. Zdarza się straszno autostrady. I stawanie co chwilę. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Chyba nie damy rady wjechać z tą kością. No, troszkę zwolniliśmy. I stykło, Katowice. Dojeżdżamy do Bastunia naszego. Trzymaj się prawej strony. Tutaj pamiętam, mieliśmy garaż na multiku. Znaczy mamy ciągle, bo ten safe jeszcze jest. Ale to jest smutne. No, Polska i za chwilę będą autostrady. Będziemy co chwilę stawali, jeszcze mandat dostaliśmy. No ale nas ta Polska przywitała. To co, już 4000 poszło do mandaty, nie? Przygotuj się do skrętu w lewo. Ale jeszcze na plusie jesteśmy. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No, no, dawaj, dawaj, byku. Dawaj, zielone. Mamy tylko 200 km do końca.
Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Chciałem być cwańszy niż wyższy. Dobrze, to ja trzeba się rozpędzić, bo wtedy wiecie, to już jest, wiecie, chwila, moment. Myślę, że rozpędzimy się do tych 140 i nam zostanie ze 210 tylko kilometrów. A z taką prędkością to jeszcze kilometry co kilka sekund lecą. To jakieś 2-3 sekundy mijać kilometr. Pójdzie błyskawicznie teraz, tylko żeby się rozbujać. O, idealnie. Tą Audicą. Czy to był Polonez? Ja nawet nie wiem. Żeby tylko od policji stronić, będzie idealnie. O panie, ale nam wyjechał. Co za typ. Chyba tak celowo działa ten skrypt gry, żebyśmy dostawali po dupce. Po to gadamy. Jedziemy dalej. Wiecie, jak zauważę przypadkiem, to zahamuje, nie? Gorzej, jak nie zauważę. Ale już 150, więc idealnie, idealnie. 35 minut na maksa się zmieścimy z odcinkiem. O kurde. Albo się nie zmieścimy z odcinkiem, bo nam się skończył pas. Zobaczymy, czy to jest to, czy wcześniejsze. Trzeba się znowu o 5 minut cofnąć. W drogę. Uff, więcej szczęścia niż rozumu po raz kolejny. Aż muszę to uczcić, słuchajcie. A jak coś mam uczcić, to przecież możemy zrobić to tylko w taki sposób. Gram jedną artylerią, bo ją lubię. Tą artylerią jeszcze lubię grać. Bardzo dziękuję za wsparcie, Sajan. Połowę z kwoty i 20 zł przekażę na cele charytatywne.
Podobało mi się. Wzruszyło mi się. Łysy nie używał grzebienia, to był o do przewidzenia. Kiedy świeci słońce, to czoło ma gorące. Lepiej, żeby nie padało, bo po łysinie będzie spływało. Yo, yo. Madafaka opala łeb od durszlaka. Widzicie, jak pięknie Sajanek ułożył? Jaki piękny wierszyk. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Ale wreszcie się wszystko wydało. I macie to na live. Na każdym live to będzie. Sam będę puszczał. Żebyście wszyscy wiedzieli, że Kuba kocha artylerię. To są, jak wiecie, dosyć ważne informacje, których nie można pomijać, bo one wiele świadczą o człowieku, o wybitnej jednostce, artylerzyście. Gorzej, że to nie są kurde prędkości na drogi na taką jazdę szybciutką, ale jakoś damy radę chyba. No cóż, inaczej nie będę komentował tej sytuacji. Jedź prosto. A wyprzedzimy te ciężarówki przed nami. Zostało już tak mało do mety, że do celu. Że nawet te mandaty mnie już nie odstraszają.
To już dzisiaj moja, kurczę, chyba trzecia godzina ETS-a, więc i generalnie jest późno, bo już dochodzi 11. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ale chyba warto, nie? Mam taką, wiecie, satysfakcję, jak nagram te odcinki i mogę wam coś codziennie wrzucać, nie? Pomimo live'ów, tak? To się może czasem odbywać kosztem live'ów, bo no, jak chcę utrzymać taką marszrutę codziennego wrzucania filmów, to jednak to zajmuje czas, tak? Nie oszukujmy się, nagranie odcinka to jest około godziny, tak? Bo jeszcze potem trzeba zrenderować i tak dalej. A nie mogę renderować i jeszcze się nagrywać, bo mój komputer tego nie wytrzyma. Trasa skończona. Level wskoczył. Damy sobie kolejne ADR-y. Teraz tak. Proponuję najpierw załatwić serwis. Dupa. Wiesz, czemu najpierw tak? Najpierw chcę załatwić serwis, potem paliwo, potem kupić żagłówkę, dopiero potem idę spać. Żebym przypadkiem nie wskoczył na minus, nie? Więc najpierw 20 kołań na prawe, albo 10. Teraz, słuchajcie, jedziemy stankować pod korek. Jak już mówiłem, ta ciężarówka jest bez ładunku za szybka dla mnie. Tankowanko, zakup ciężarówki z panko i kończymy, słuchajcie. Jestem ciekawy, jak wyjdę z kasą. Bo jak teraz pójdę spać, to tam pewno około 10-11 się obudzę, więc jeszcze kredyt nie powinien zejść. A to nigdy nie wiadomo. Też troszkę zależy od moich kierowców, więc teraz tak. Mamy, widzicie, o 30 eurocentów paliwo tańsze. Tam był rynek po 24 albo 44 jakoś tak. Więc tak, tankowanko. Mamy tankowanko, to teraz czas na
dealera ciężarówek. Oczywiście Iveco. Oczywiście najtańsze w moim garażu we Florencji. Teraz potrzebuję kierowcę, agencja pracy, jakąś oczywiście, znając moje zamiłowania i moje tradycje, kobietę. Georgia, może być Georgia, proszę bardzo. Kobiety delikatnie jeżdżą. Zostało mi 1000, ale już jest ósma ciężarówka i to kupiona za własną kasę. Idziemy spać. 7 rano, kasy mi tylko przybyło. Pracownicy się spisali i jestem, słuchajcie, gotowy, żeby jakąś fajną traskę, kochani, zrobić. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, piąteczka, hej!